Więc tak, jak nieboszczyk się obudzi, można zadać mu 5 pytań, po 5 pytaniu znowu umrze, ale tym razem na dobre. Czemu akurat 5? Nie wiem, ale tak to działa. Dlaczego nie 6? Przepraszam, możemy zacząć? Tak, jasne. Zabili cię w bitwie na wrzosowiskach? Tak. Super. Znaczy, no, wiesz, może dla ciebie to nie. Moje kondolencje. Jeszcze 4 pytania, tak? Tak. Nie, to nie było do ciebie. To się liczyło, czy nie? Tak. Cholera. Odpowiadaj tylko, jak mówię do ciebie, okej? Okay? Tak. Po co dodałeś okej na końcu zdania? Nie dodałem. No cudownie. Gdzie łopata? No? No może go jeszcze o coś zapytaj. Ale o co? Przecież on nic więcej nie wie. Ale nie możesz go tak zostawić. No zobacz go. No dobrze, no. Ulubione danie? Owies. Nie, jęczmień. O matko. Lubisz koty? Nie szczególnie. Okej. Okay. Ile jest 2 plus 2? Tak z marszu to nie wiem. Prawda, że warto? Nie. No dobra, idziemy. Przepraszam. Ja nadal żyję. Jasne. Ulubiona książka? Trudno tak wybrać jedną. To było 5, tak? Jeśli chodzi o dzieła z zakresu historii, to Smoczy tom pióra Lajkantusa Zara. Ale to było dopiero 4 pytanie. Halo? No, ekstra. Chroni go stary gnomi mechanizm pułapka. Musimy poruszać się w ściśle określony sposób, inaczej się uruchomi. A jaki to sposób? Bardzo prosty. Zaczynając od środka, stąpamy po nieparzystych płytach, po jednej płycie do przodu z wyjątkiem co 5, kiedy idziemy po skosie. W prawo lub lewo, dowolnie, pod warunkiem, że pierwszy i ostatni idący są w linii i tak dalej, do przodu. Powtarzam, tylko po nieparzystych, jednakże w połowie drogi przerzucamy się na te parzyste. Tak samo, ale na skos nie co 5, a co 4 krok, ale kiedy dojdziemy do... Ja chyba już stanąłem na moście. Ale spasiony smok. To Temberschaut. Znalazł sobie nowe leże. A co, stary zeżar? A wiesz, że czasem to magia ocenia, komu chce służyć i niestety nie toleruje głupców. Dlaczego mi to mówisz? O, myślę, że wiesz, Simon. Dostroiłeś się? Spotkałem kogoś. Rozmawialiście? Stąd wyglądało, że wkładasz hełm i od razu lecisz. Widać, tam czas płynie inaczej. Okej. To spróbuję jeszcze raz. Próbuj. Spoko, jasne. Dajesz, stary. Dajesz. Jest postęp. Krócej leciałeś. Tak, trzymaj. Dzięki. Bo tak naprawdę tylko to odróżnia zwycięzcę. Nie, kiedy mam ziemniaki. Nie macie pojęcia, na co mnie stać! Na kółce! Znosiłam arogancję tego głupca Forge'a. Fałszywe uśmiechy, żarciki. A kiedy nareszcie zaczęłam oczyszczać to miejsce ze zgnilizny życia, masz czelność mi przeszkadzać? Kończone. Sorry, ale jedzie ci z ust jakąś starą
Mogiu, naprawdę. Udawaliśmy, żeby Kira włożyła ci bransoletkę. I żeby Dorik zrobiła to. Chyba ma dość. Naprawdę nie sądziłem, że ten plan wypali. Zarzekałeś się, że tak. Halo? Czy ktoś mógłby mi zadać jakieś pytanie?